Już niedługo czekają nas najprzyjemniejsze, bo wiosenne porządki. Aby jeszcze bardziej poczuć nadchodzącą wiosnę, wypróbujmy zamiast zwykłych chemicznych środków magicznie pachnące i bezpieczne dla zdrowia, aromatyczne i dezynfekujące zioła i olejki. Do czyszczenia łazienki doskonale nada się olejek eukaliptusowy, ponieważ niszczy bakterie i grzyby. Płyn pomoże także usunąć osady z mydła i nada ładny połysk. Po generalnych porządkach w szafkach kuchennych i spiżarni warto położyć na półkach suche liście laurowe. Ich zapach odstrasza pająki i uciążliwe mole spożywcze. Do mycia podłóg możemy przygotować płyn z dodatkiem mięty. Wlewamy go potem do butelki ze spryskiwaczem i pryskamy podłogi, a potem przecieramy mopem. Orzeźwiający zapach mięty odstraszy muchy i mrówki. Aby odświeżyć dywany i wykładziny oraz pozbyć się zapachu kurzu, warto przygotować mieszankę zmielonych suszonych ziół, rozmarynu, goździków, tymianku, mięty i lawendy. Mieszamy je z sodą oczyszczoną, proszkiem posypujemy dywany, odczekujemy przynajmniej godzinę i dokładnie odkurzamy.